obóz letni realizowany jest dla studentów zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Realizowany jest po czwartym semestrze i zwykle realizowany jest w okresie lipca. W tym roku obóz odbywa się w ośrodku Jowisz w Turawie. Pływanie na wodach otwartych realizowane jest na Jeziorze Średnim, natomiast pozostałe sporty wodne na Jeziorze Dużym. Celem obozu letniego jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności interpersonalnych i współpracy w grupie. W zakresie sportów, jeśli chodzi o sporty wodne, tutaj studenci nabywają umiejętności w zakresie żeglarstwa jachtowego, deski windsurfingowej, turystyki kajakowej i oczywiście bardzo ważnego elementu, jakim są gry i zabawy terenowe. Są to kompetencje niezbędne dla przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego w ramach organizacji czasu wolnego w przypadku dzieci i młodzieży. Myślimy tutaj oczywiście o obozach i koloniach sportowych. Natomiast zaliczenia praktyczne odbywają się w ostatnim dniu realizacji określonego przedmiotu. Politechnika Opolska.